Witam Państwa serdecznie na kolejnej dogrywce Częstochowskiej Frondy. Tym razem naszym gościem jest Pan Profesor Andrzej Nowak. Panie Profesorze, moje pierwsze pytanie związane jest z ostatnimi wydarzeniami odnośnie prezydenta Lecha Wałęsy. Żona po zmarłym generale Kiszczaku przeniosła dokumenty do IPN-u, które chyba definitywnie wskazują na współpracę prezydenta, byłego prezydenta z Służbą Bezpieczeństwa. Ja chciałem się zapytać, czy w świetle tych właśnie ostatnich doniesień jesteśmy świadkami takiego upadku bohatera, jakim w latach 90. i w latach 80. w szczególności był Lech Wałęsa dla większości Polaków? Ja ciągle miałem nadzieję i nie tracę jej, że ten ważny aspekt roli Lecha Wałęsy jest w części do uratowania. No, wszystko jest w rękach samego Lecha Wałęsy. Stanięcie twarzą w twarz z prawdą o złym epizodzie, jeśli to był tylko epizod i z ofiarami swojej współpracy z SB, bo wiadomo, ponad wszelką wątpliwość, że były te ofiary. Ja to wiedziałem już po lekturze książki Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza. Tam dowody, rozmowy z ofiarami tych donosów TW Bolek, którym niewątpliwie był przez kilka lat Wałęsa, były niepodważalne już wtedy, już na tej książce sprzed lat 8. Gdyby Lech Wałęsa potrafił przeprosić te osoby, chociaż tyle, gdyby potrafił przeprosić współobywateli, że wcześniej nie mógł zdobyć się na tę odwagę, to jego rola jako przywódcy Solidarności byłaby w moich przynajmniej oczach uratowana. Wielkie poczucie ulgi przyszłoby wtedy do mnie. Bo bardzo bym chciał, żeby Lech Wałęsa mógł być wspominany w podręcznikach, żeby mógł być na pomnikach także, jak najbardziej, jako symbol tego ruchu, który nie kierował pojedynczo. Jego ego przeszkadza mu w stwierdzeniu, że był to wielki ruch, w którym było wielu przywódców, a on odgrywał rolę jednego z dwóch głównych symboli, obok Anny Walentynowicz. Spychanie jej w cień, no nie jest dobrym, powiedziałbym, zachowaniem. A więc jeden z dwóch głównych symboli Solidarności może nie pozostać, jeżeli stanie twarzą w twarz z tym, co złe zdarzyło się na jego drodze. Choć faktycznie te bardzo rozbieżne czasami wyjaśnienia Lecha Wałęsy, szczególnie w ostatnim czasie, początkowo przecież Lech Wałęsa na ikonę Matki Boskiej, którą nosił w klapie, przysięgał, że nigdy nic nie podpisał. Później, że być może, ale to on grał z SB-cją, te wyjaśnienia, moim zdaniem przynajmniej, jeśli mogę się pokusić, no już kompromitowały go trochę wcześniej, choć faktycznie zgodzę się, że nieco szkoda, że pewna ikona nam trochę przygasa w ostatnim czasie. Natomiast chciałem się też zapytać, bo przed nami bardzo ważne święto, a więc Święto Żołnierzy Wyklętych. Ja chciałem się tak trochę osobiście zapytać. Wszakże niedawno kończyłem szkołę średnią, u nas słowem się nie wspominało na lekcjach historii o tych ludziach, którzy po zakończeniu wojny cały czas toczyli tą partyzancką wojnę z okupantem sowieckim. Pan zdaniem, dlaczego, no już pomijam oczywiście okres oczywisty PRL-u i tej sowieckiej okupacji, ale dlaczego po 89 cały czas zapominano o tych ludziach, o ich heroizmie niewątpliwym i dopiero w ostatnich latach można zauważyć ten wzrost zainteresowania i propagowania żołnierzy wyklętych. Jednocześnie chciałem się też zapytać Pana zdaniem, ta postawa dla współczesnych, dzisiejszych obywateli polskich, co ona za sobą niesie? Jakie nauki możemy od nich wyciągać? Kwestia późnej pamięci, odrodzenia tej pamięci o żołnierzach wyklętych nie wydaje mi się taka trudna do wyjaśnienia. Choć oczywiście jest na swój sposób wstydliwa, że naszej wspólnoty nie było stać na odrobienie tej ważnej lekcji pamięci wcześniej niż dopiero po 20 paru latach od odzyskania formalnego niepodległości. Ale powodów było kilka. Pierwszy to jakby stopień zastraszenia rodzin, środowisk bezpośrednio związanych z żołnierzami wyklętymi. Oni tyle przeszli w czasach PRL-u, że jeszcze przez pierwsze lata, myślę, trzeciej RP, tej, jak niektórzy mówili, Rzeczpospolitej drugiej i pół, czy PRL-u bis w tym pierwszym okresie, woleli nie akcentować tak bardzo tej sprawy. Po drugie, wspominane na dzisiejszym spotkaniu w Częstochowie
na szczególne aspekty polityki historycznej wczesnego okresu III RP, gdzie przyjęliśmy rolę wyzwoleńców, że to komuniści dali nam łaskawie kawałek Polski do dyspozycji, a więc powinniśmy być im wdzięczni, a nie rozliczać ich za ich zbrodnie. Trzeci aspekt polegał na tym, że pamiętano raczej w środowiskach solidarnościowych te najbardziej niedawne przejścia, a więc nagle stan wojenny stał się najważniejszym przeżyciem, największą zbrodnią. Przeżycie był na pewno ważne, ale z całą pewnością stan wojenny nie był największą zbrodnią okresu PRL. Największe zbrodnie dokonały się w pierwszym okresie, po 1945 roku. I dlatego potrzebna była pewna praca, którą wykonali liczni ludzie, rodziny, ostatni żyjący żołnierze wyklęci. Ale wśród nich chcę wymienić jedno nazwisko. Człowieka, który zrobił chyba dla tej sprawy więcej niż ktokolwiek inny. To był mój przyjaciel, mogę tak powiedzieć, na pewno nieżyjący już dzisiaj niestety, profesor Janusz Kurtyka. On swoimi zeszytami Wolność i Niezawisłość, bo czasem kojarzymy go tylko z IPN-em. Oczywiście w IPN-ie także swoją pracę wykonał, ale wcześniej i równolegle niejako z IPN-em, jego w pewnym sensie prywatną inicjatywą było powołanie do życia najważniejszego studium upamiętniającego żołnierzy wyklętych. Zeszytu Wolność i Niezawisłość, zeszyty WIN, wspaniałe czasopismo. I to się nie ograniczało tylko do pisma, ale Janusz był na pogrzebie każdego wyklętego, o którym wiedział, że jest. Spotykałem go czasem przypadkiem gdzieś na cmentarzu, no bo właśnie jest pogrzeb któregoś z moich, jak mówię. Ludzi, których przecież no, niekoniecznie znał, a już zwłaszcza nie był spokrewniony, czy nie miał żadnego interesu w tej pamięci, ale uważał, że to jest obowiązkiem. I tacy ludzie jak Janusz przełamali w końcu ten mur. A jeśli chodzi o postawy żołnierzy wyklętych, to jaką naukę możemy my dzisiaj wyciągnąć? Szczególnie młode pokolenia, które no, siłą rzeczy nie zaznały w żaden sposób niewoli na różnie rozumianych. Ale dzisiaj bardzo często można, prawda, na ulicach zobaczyć ludzi noszących, upamiętniających żołnierzy wyklętych jakimiś logotypami czy nadrukami na koszulkach. Ta moda w pewien sposób w młodym pokoleniu szczególnie gdzieś się pojawia, przynajmniej ja tak obserwuję. Myślę, że ten fenomen zwycięstwa pamięci o żołnierzach wyklętych w młodym pokoleniu wiąże się z tą postawą, do której apelował Jan Paweł II w 1987 roku na Westerplatte, mówiąc do młodych, że każdy z młodych zwłaszcza musi odnaleźć swoje Westerplatte. I tego symbolem są żołnierze wyklęci. Oni odnaleźli w najtrudniejszych czasach, nie jako regularni żołnierze, ale prześladowani, tropieni przez czasem swoich współbraci, można powiedzieć. To nie tylko było jakieś NKWD, to byli także żołnierze polscy, w polskich mundurach, którzy ich ścigali i zabijali. Żołnierze wyklęci znaleźli swoje Westerplatte, bo nieśli z dumą i odwagą tradycję wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Ta duma i odwaga, przywiązanie do Rzeczpospolitej. Trzy cechy. I razem efekt, który pięknie ujął także inny wielki Polak, Zbigniew Herbert, w wierszu Tarnina. Powiedział, że odwaga jest jak kilka czystych taktów, na które możemy się zdobyć w życiu. I tych kilku czystych taktów nie wolno zapomnieć. Każdy chciałby mieć w swoim życiu tak kilka czystych taktów, opartych właśnie na odwadze, na przełamaniu własnego strachu, na przełamaniu własnej małości, ucieczki przed zagrożeniem. Stawiam czoło zagrożeniu z dumą i przekonaniem, że Rzeczpospolita jest czymś wielkim, co mojej odwagi wymaga. Herbert pisał też, ponieważ żyli prawie kilka historii wychowniczy. Ja mam wrażenie, że już wreszcie to milczenie zostało przerwane. Miejmy nadzieję, że będziemy się o żołnierzach wyklętych jeszcze więcej dowiadywać. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam już za miesiąc na kolejną dogrywkę Frondy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.